Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej mini-serii z Mass Effect 2 z dodatkowego DLC Nadzorcy. To już drugi odcinek z tego DLC i będziemy dzisiaj szli na którąś ze stacji, tak jak w dzienniku jest napisane. Tak, musimy odwołać alarm w stacjach Prometeusz i Wulkan. Nie jestem pewna, czy to na tej samej planecie. Przypuszczam, że tak, ale zaraz zobaczymy, bo tu już jest, możemy wyjść stąd i musimy obciąć tam te pozostałe łącza na ekranie nam pokazują. Tak, wyjdź. Jestem ciekawa, gdzie to dokładnie było i co tam nas czeka. Już naprawdę mało pamiętam z tych zadań. W sumie najwięcej i tak pamiętam z Handlarza Cieni, bo był najciekawszą. Doktor, musisz udać się do stacji Wulkan i Prometeusz i ręcznie wyłączyć alarm w obu placówkach. Nieważne, dokąd udasz się najpierw. Do stacji Atlas wejdziesz dopiero, kiedy odwołasz alarm w obu placówkach. I uważaj na mechy Cerberusa. WI pewnie przejęła nad nimi kontrolę. Bez odbioru. Nie za bardzo lubię poruszanie się tym pojazdem, aczkolwiek i tak jest lepsze chyba niż tym Mako w Mass Effect 1, ale niestety jest jeden problem, bo zawsze jak gramy młotem, że tak powiem, to nie możemy zapisywać i to jest trochę frustrujące, bo można zrobić jeden błąd, gdzieś się zabić po drodze i trzeba zaczynać wszystko od nowa. Średnio fajne, no ale... Ale przynajmniej wiem, że muszę najpierw... Tak się rozglądam jeszcze za rzeczami, które można zebrać. Ale tu jest pięknie. Wygląda trochę jak świat jakiś minecraftowy, nie? Może nawet był zrobiony gdzieś w minecrafcie. Hello! O, ups, przepraszam. Bezbronni roślinożercy nie mogą się mierzyć z pociskami samonaprowadzającymi. Aha, ale ja nie użyłem pocisku. Warunki geograficzne wskazują, że niedaleko rozciąga się estetyczny widok. Istoty organiczne mogą być zainteresowane. Super. Dzięki, młot. Matko. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. To teoretycznie najpierw musimy iść tam. A co jest tutaj? O kurde, zawsze mi się myli, który przycisk odpowiada za przyspieszenie, a który za inne rzeczy. Okej. To może być ta późniejsza stacja. Wow! Zaraz się tu zabije gdzieś, nie? Dobra, dosyć podziwiania widoków, choć... którędy ja tu wleciałam? Nie, woda! Dobra, przynajmniej się nie utopiłam. Brum, 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 brum. Co to? Motylki! O. Jestem ciekawa, czy można tu coś zebrać. Au, au. Tam coś się mieni, ale chyba... Nie wiem, po co schodzić. Nie wiem, szczerze mówiąc. Ale jak już, to tutaj pewnie jakieś surowce tylko można, więc... Ale słodkie stworzonka. No. Hello. A dobra, tu coś mam zrobić. Znaleziono awaryjny pakiet danych Cerberusa. Zawiera informacje o projekcie nadzorca, które mogą być przydatne dla innych komórek badawczych.
Kurczę. Do stacji Wulkan. Nie, to ja nie chcę to czekać. Kurczę. Albo dobra, najpierw zrobimy to, a potem będziemy szukać tych innych rzeczy. Fajnie by było zdobyć to, bo może to nam da jakiś bonus. Tylko żebym pamiętała o tym, że mam to zebrać. Ja myślę, że zostawimy nasz stały zespół. O, już czekają mechy. Matrix. Tak, to by było na tyle. Dalej muszę młotem. Niby drużynę wybierałam. Shepard, tu Archer. Zalecam skrajną ostrożność. Stacja Wulkan to elektrownia geotermalna. Straciliśmy z nią kontakt. Wkrótce po Aha, spoko. Skanowanie obszaru. Analiza. Wykryto infekcję WI w urządzeniach elektrowni. Zalecana ostrożność. No dobra. Wybrałam drużynę, nie mogę ten. I tak nią sterować. No dobra. Wow! O kurde. No nie ten przycisk. Skanowanie obszaru. Analiza. Wyloty gazów są w stanie zwiększyć prędkość pojazdu. Dobra, fascynujące, tylko... A... Au, 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 au. Nie, to nie jest zły pomysł. Bardzo, bardzo zły pomysł. Na tym poziomie trudności ja nie powinnam tak szarżować. W żadnym wypadku. Przestań pikać! Dobra. Nie, to czy to jest jakiś labirynt? Skanowanie obszaru. Analiza. Gruzowisko zapewnia wystarczające podpory dla pojazdów. Super, dzięki młot, ale jednak nie. Zobaczmy, co jest tutaj. O! Jest coś ważnego. Iryt. Tylko tyle. Bu. Liczyłam na ten pakiet. Cały. Dawać mi tu coś. No. Kurde. Ale ta magma wygląda. Razi w oczy. Najgorsze, że nie mogę zapisać. Będę musiała to robić jeszcze raz. Fuck! 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 No, chyba se kpić! No... Ostrzeżenie. Zaleca się unikanie kontaktu z lawą. No, no shit, Sherlock. Boże drogi. Przecież ja tu umrę. Okej, rozumiem, że mam sobie tu wlecieć. No a... O, dobra. Coś tam się udało. Prędkość niewystarczająca do usunięcia muru. Tu mogę wejść chyba. Nie wiem. Kurczę. Się ogarnąć tutaj. O, wreszcie mogę wyjść. Dziękuję bardzo.
Oh, Jesus. Dobra, stacja Wulkan. Zapiszmy sobie. Ostrzeżenie. Wyłączono kontrolę automatyczną. Systemy rdzeniowe nie pracują z pewną wydajnością. Okej. Okay. Czuję się bezpieczniej na nogach. Jakoś tak. A, już nie muszę z szarańczy korzystać. Sorry, Tali, muszę cię tu podsiąść, że tak powiem. Coś jeszcze? Ona fajnie wykańcza. Ach, już nie ma. Nie. I to by było na tyle. Ja nie wiem, czy ja tą muzykę jeszcze też nie przyciszę, bo ostatnio ściszyłam trochę dźwięki, efekty dźwiękowe, bo to jest przytłaczające. Tylko ja się obawiam, że wy potem nie będziecie słyszeć nic. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Bo mi co niestety daje dość mocno po uszach, a jak ściszę słuchawki, to w ogóle nic nie słyszę. To jest pokręcone wszystko. Okej, okay, tylko drzwi, tylko drzwi. Ostrzeżenie. Ciśnienie w zaworze A3 przekroczyło dopuszczalny poziom. Wymagane ręczne sterowanie. Dziennik inżyniera. Odnotowano ogromny wzrost poboru energii. Moi technicy przypisują go eksperymentowi, który odbywa się w stacji Atlas. Próbujemy nawiązać kontakt. Ostrzeżenie. Ciśnienie w zaworze A3 przekroczyło dopuszczalny poziom. Okej, to chyba się wymagane ręczne sterowanie. Nie udało tutaj. O, dobra. Tu coś ogarnąć trzeba. Okej, okay, teraz będziemy mogli wskoczyć tam na górę. Naszym młotem. No. Ała! Moje uszy! Jak już mówisz, to nie mów z pełną buzią, czy coś, cokolwiek tam robisz. WI. Dziwnego. Matrix się, kurde, znalazł. Chce nami zawładnąć. No za grube jesteście, nie przejdę. Dobra, muszę wyjść standardowo, tak samo jak przyszłam. Okej, dobra, udało się. To lecimy dalej. Ziu! Trochę za daleko sam wziumnęłam. Dobra, co ty tu strzeżesz, wieżyczko? Pewnie znowu pallad jakiś. Nie, iryt. No może wcześniej też był iryt. Wiesz, mi się mylą te wszystkie rzeczy, które można... Nie! Znowu to! Kurde! Ja tego nie lubię. Uff, dobra. A czy ja stąd przyszłam kiedyś? Boże, nie wiem.
Zgubiłam się. A to do czego służy? No, może tu wlecieć. Tu jest tajna rzecz! Patrzcie, jak się schowało skubane. W sumie takie małe są te znajdźki, że nawet nie potrzeba tego robić. No, chyba, że ktoś nie skanuje planet, nie wiem. Tak, dla mnie trochę bez sensu. Boże, znowu tu? A tu? O, tam coś jest. Tam coś jest, tam. Kurde, ja tam chcę. O. O kurde, aż dwie. Nie! Boże drogi. Już, przestań. Już, już. No. Wy się, Markule, pokazujecie dopiero wtedy, kiedy ja tu podlecę. One są tu dwie! Jak ja mam to zrobić? Co za młot? I pewnie wszystko muszę zaczynać od nowa. A, wiedziałam. Znaczy, no, nie wszystko, bo nie od tamtej części, ale no, od tej części, gdzie byłam ostatnio. Dobra, spróbujemy najpierw dolecieć tam. A nie, bo muszę pokonać tą jedną wieżyczkę tutaj jeszcze. Zabierzemy to. Najpierw pokonamy tamte wieżyczki, a potem ewentualnie ten iryt nieszczęsny z tego... tej... Nie, bo ja muszę znowu przez to przełazić. Dobra. Kurczę, bo ja chcę tamto z tego, no. Najgorsze jest to, że one się pokazują dopiero, jak ja tu wejdę. No właśnie, jak ja schodzę, to ich już nie ma. Dobra, chociaż jedną. No, pokaż się. No. Uff, dobra. Oddawać, co tu macie cennego. No. Tylko 800 irytu. Nie wiem, czy w ogóle było sens po to lecieć. Aha, tam nie mogę. Dobra, to zabierzmy jeszcze tamto z tego dziwnego miejsca. No, 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 no. Właśnie tu. Okej. To jest najgorsze, że pewnie musimy się dostać tam. O matko. Skakanie, kurde, po kamienia. Ja chcę już tam, please, please, please. O, dobra, uff. Mam nadzieję, że miałam tu dolecieć. Bo w sumie to nie wiem. Aha, mogę wyjść.
to spoko. Został jeszcze ktoś? Okej, dobra. Załóżmy nasz pancerz fantastyczny. A, i mogę zapisać grę. Dobra, uff. Dobra, zapiszmy tutaj. Ej, nie to. Wolę walki z getami niż jakieś platformówkowe sprawy z młotem. Ciśnienie w zaworze D4 przekroczyło dopuszczalny poziom. Wymagane ręczne sterowanie. Tu jest coś wybuchowego, to może nie będę tego ruszać na razie. Tam coś jest! Aha, dobra. Widocznie muszę to najpierw zrobić. Takie bateryjki i to. Wow. Okej. Najwyraźniej nas tu nie chcą. Nie no, tak jakby zawsze nas chcieli. Do tej pory to wszędzie nas nie chcą. Dobra, wybuchnijmy to. O, apteczka. Jak miło. Dużo medi-żelu to dobra rzecz. Aha, nie mogę tu zapisywać. A, no tak. Czekają mechy. Sonda bojowa rusza! Ja nie mogę tego wybuchnąć. Ale zmiotło te mechy. Tak, to by było na tyle. Jeszcze jest interesującego? Chyba nie. A, przyleciały kolejne. Sonda szturmowa. No, ale... Ty to tam mogłabyś rzucić ten... O, sondę! Boże, czemu Tali się pchasz w sam środek walki? O, te chciałaś trafić, te traf. Jeszcze została ta jedna. A nie, jeszcze tu została. O, tu jest jakiś. No, mogłam użyć tego, ale nie widziałam go wcześniej. Jakoś tak wyszło. Jest już czysto. Oczywiście, że jest czysto. Nieważne, że jest kurz na ścianach i brud wszędzie. Gdzieś tu były ocieplacze, o. Jest tu jeszcze coś interesującego dla mnie? Nic mi nie chcą dać fajnego. Przyszłam chyba za bardzo wykokszoną postać. No, ale może wejdź tu? Okej, tam mamy jeszcze jakieś ocieplacze. Nie wiem, czy potrzebuję, ale... A, potrzebuję. No, kobity! Za grube jesteście, mówiłam wam. To jest... Nie wiem, czy mam iść tędy, czy tamtędy. Tu jest safe do zhakowania. Myślałam, że będę hakować. I dziennik. Został jeszcze ktoś? Okej. Nasza WI
Tutaj pilnuję, żebyśmy się za dużo nie dowiedzieli, ale i tak się wszystkiego dowiemy. Ale mnie obserwuje. Ma na mnie oko. Chodź tu, WI. Skopię ci tyłek, twój cybernetyczny. Matko, Tali, naprawdę. O, świetnie, jeszcze mech nam wylas. Oczywiście nie, jeszcze tam. Tali, przydałabyś się. No, już, powstałaś. Ty może rozwalczo. Okej, to mamy rozwalone. Jeszcze pancerz, a potem życie. Kurde, kobieto, nie giń. Jeszcze żyjesz. Co ty robisz? Że jeszcze żyjesz. No niestety na tych poziomach trudności jest bardzo ciężko utrzymać naszą załogę przy życiu. Trzeba nimi sterować. A ja za bardzo nie przepadam za sterowaniem moją drużyną. Wolałabym, żeby oni sami myśleli, gdzie mają się ukryć i tak dalej. No ale niestety nie zawsze można na to liczyć, że wiedzą takie rzeczy. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że oczywiście mogę to robić i w sumie w tych jakichś takich trudniejszych zadaniach, takich, gdzie faktycznie, nie wiem, jest dużo trudniejszych przeciwników, no, staram się z tego korzystać. Natomiast przy takich już zadaniach tego typu, co teraz mamy, jak widzicie, nie ginę zbyt często, więc nie ten. Już nie bawię się w ustawianie drużyny, gdzie kto ma jak i stać i w ogóle i chować się. Więc myślę, że nie ma to. Znaczy, może nie jest to aż tak istotne jak przy tych trudniejszych zadaniach. Jestem ciekawa, czy zdążymy to zadanie do końca zrobić pół godziny. Aha. Co ten mech robi? Okej. Nie łatwiej było w głowę strzelić. Okej, chyba nam się uda zrobić. Czy mnie słychać? Komandor Shepard, mówi doktor Archer. Odbiór. Słyszę cię, doktorze. Odwołaliśmy alarm w stacji Wulkan i jedziemy dalej. Au. Tuż przy moim uchu? Kasumi. Bez odbioru. Okej, okay, czyli mamy zadanie wykonane. Ten, jak widzicie, ten nadzorca jest trochę inaczej zbudowany niż zadanie z Kasumi, gdzie jest takie wielopoziomowe, bym powiedziała, że mamy najpierw tam
tą stację jedną, potem drugą i teraz będziemy mieli trzecią i pewnie to będzie takie globalne zadanie całe wykonane. Trochę kasy zebrałam. Ciekawe, gdzie mnie teraz zrespi. Aha, po wyjściu z tej bazy. Znowu nie mogę zapisać gry. Panie komandor, odważna akcja. Stację Wulkan mamy już z głowy. Musisz się udać do stacji Prometeusz i ręcznie wyłączyć alarm. Powodzenia. Dobrze, dobrze. To myślę, że zajmiemy się tym w kolejnym odcinku. Teraz to prawda nie mogę zapisać, ale i tak będę nagrywać to zadanie, że tak powiem, do końca. Nie chcę go zostawiać. Chciałabym też przy okazji znaleźć te wszystkie pakiety, które tutaj są. Jeden już znaleźliśmy, więc zostało 5. Zobaczymy, może teraz mi się to uda. Może to nie jest takie jakieś jakoś bardzo rozsiane po tej planecie. Zobaczymy. A na razie bym wam dziękowała. Myślę, nie wiem, na razie ten wulkan był trochę przerażający, głównie ze względu na to, że można tam było bardzo łatwo zginąć. Jestem ciekawa, jak będzie w Prometeuszu, bo no, tak jak mówię, nie pamiętam tego za bardzo, więc ciekawe, jak tam będzie można zginąć. Bo że zginąć to na pewno jest pewne na 100%. No nic. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, jak wam się to zadanie na razie podoba. No i do usłyszenia kolejnym razem w Mass Effect 2. Cześć!